Fetch, tutaj. Spoko. Nie przepadam za namierzaczami przewodników. Czekaj, coś ci pokażę. Okej, tu mamy taki przekaźnik rdzeniowy, nie? To jest dobry pomysł. Dobra. Jesteś zdany, teraz zobaczmy. Nowe moce. Nowe moce, proszę państwa. Dla Neonu. Co to jest? Jeśli właśnie coś zrobiłeś, to przegapiłam. Ej, widzieliście no. Tu dziewczynę? Niska, fioletowe włosy. Pyk. A, czyli tu mamy... Proszę bardzo! Ej, słyszałam. Unicestwiono, tak? Mówiłam, że cię namierzą. Nie, to był chyba tylko patrol. Znalazłam kolejny przekaźnik. Zostawiłam ci wskazówkę. Widzisz? To neonowy znacznik. Kumam. Zaprowadzą cię do celu. Dobra, dobra, czyli możemy też unicestwić albo ogłuszyć takiego wroga. A to ciekawe. Dobra, odłamki sobie weźmiemy. No i teraz uczymy się nowych mocy, nie? Z Fetch. Ona jest tutaj znawcą. Co tam ciekawego? Coś na dole? Coś na dole, ona mi tutaj wskazuje drogę. O kurczę, serio? Się na efekty twojej pracy. Nie sądzisz, że powinnaś trochę spuścić tonu? Muszę czymś karmić swój gniew. Proponuję, żebyś pozwoliła mu umrzeć z głodu. Wyjdziesz na ludzi, jak ja. O, a ja proponuję, byś stulił dziób. O kurde. Pyskata. No dobra, wiecie co? Teraz mamy też dłuższy już ten pasek naszej mocy, więc to wszystko się ładnie tutaj rozwija. I jak będziemy mieli nowe moce, to później sobie jakieś punkciki dodamy, ale... Kurczę, ją trzeba naprawdę śledzić uważnie. Masz za swoje, ty parszywy śmieciu handlujący trucizną! What? Ej, Dymku, chcesz dołączyć? Dobra. Czerwone nie, tylko musimy... Musimy w dół, nie? Bo jak w głowę, no to... To on zginie. A, to mega, mega. Trzeba uważać na tą karmę. Co tu się dzieje jeszcze? A jeszcze tu są zbiry. Dobra, są po drugiej stronie, ale to nieważne. Dawaj nową moc. Delfin. O kurczę. No podobnie jak to było z dymem, nie? Trzeba troszkę ulepszyć. Dobra, czyli teraz jest taki granat odgłuszający. Prawdopodobnie. Mam nadzieję, bo tego używałem bardzo często. Stary, przy dymie. Okay? Tak, wciąż potrzebujesz pomocy? Nie potrzebuję, ale się przyda. Dobra. Ale go uwięził. I on od razu, tak? On od razu jest ogłuszony. A to mega. Ja ci kręcę. Ale teraz będziemy mieli trudniej. Szczerze mówiąc, będziemy mieli trudniej, żeby zdobyć sobie tą bombę, nie? Pyk! Patrzcie, jakim lobem tutaj poszło. Spoko, idę poszukać kolejnego ustrojstwa. Dobra, super. Oj, tamtego chyba uderzyłem, nie? Dobra, idziemy podążać za śladami Fetch do następnego przekaźnika. Kurde, jakie to jest piękne. I oni fajnie tu akurat to nocą wszystko prezentują, więc ideolo. Dobra, tu jest kolejny. Dobra, chyba znalazłam. Kieruj się znacznikami. Jak ci się podoba zabijanie dealerów? Niezła adrenalina, co? Wiesz co, może powinniśmy nieco spuścić z tonu z tymi dealerami. Wymiękasz, Delsin? Ej, my mamy moce, a oni nie. Musimy pokazać, że jesteśmy lepsi i czasem im odpuścić, no. Przemyśl to. Ta, jasne. Skołuj sobie nowe moce. Kurde. Ona chyba nie popuści, co? Ona nie popuści. Dobra. Prawdopodobnie można się z nią sprzymierzyć i pójdziemy na tą Augustynę. Augustynę. Dobra, troszkę jeszcze odłameczków. Warto, warto. O tak, to lubię. To tutaj. Magia to miejsce mocy. Okej, góra. Dajcie mu kostium super. No, myślałem, że tutaj. Jeszcze
Ona chyba nie ma co robić, tylko biega całą noc. Tak to już jest. Jak się dostaje władzę, trzeba to kontrolować, a nie... Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Pani Fetch! Hop, hop! To tutaj? O kurczę, jakaś grota. Co my idziemy? Idziemy na spacer do parku? To była ta misja z Kolem, nie? Dobra, widzę ją. Teraz tak, z daleka. Pyk, pyk, pyk. Ja już sobie to wezmę, proszę pani. Czekam na te ciary. Trzecia dodatkowa moc, zobaczmy. To teraz... Chyba mocniejszy atak, nie? Tak, przytrzymany. Dobra, pięknie. Najpierw ty... Oj. Tak, to jest ten... A nie, to jest rakieta! Przytrzymaj. Wow! Oj, to jest jeszcze mocniejsze. Okay. Czas wrócić na szlak. Jeszcze? Dobra. Tutaj mamy, proszę państwa, jakiś fajny jeszcze odłamek tytanitu. Ja sobie wezmę. Ale szczerze mówiąc właśnie, jedyny minus, jaki na razie widzę, to jest takie poruszanie. Bo nie ma takiego normalnego chodu, żeby on wszedł tam, gdzie chce. Tylko jest takie... No takie skakanie, nie? Nie ma tutaj trybu biegu i trybu chodu, więc to troszkę... Nie jest takie precyzyjne. Ale ogólnie gierka naprawdę przyjemna, taka luźna, nie? Taka luźna, super bohaterska przygoda. To nie jest taka na miarę Marvela jakiegoś, ale moim zdaniem spoko, coś innego. Coś innego przynajmniej. Fetch, widzę, że kilku dealerów jeszcze żyje. Czyli że co, moja nauka nie poszła w las? Ta, każdy megaloman myśli, że świat kręci się wyłącznie wokół niego. Nie no, poza tym mam też parę wad, ale... Po prostu zauważyłem, że coś się w tobie zmienia. Mówisz, Delfin? Pani Fetch by się zmieniła? Dobra, gdzieś tutaj straciliśmy trop. Tu cię mam, pani Fetch. Dobra, jeszcze na górę, na ten hotel. Wow. O, ten taki z niebieskim. O, kolory bardzo gamingowe, bardzo gamingowa ta gra. I tutaj jest, tak, na dole. Tak, gdzieś tutaj. O kurczę. Czy ona strzela przez mur? Pyk! Dobra. Tych już mamy. Obezwładnimy dziada. I dawaj rdzeń. Rdzeń kręgowy. No, na razie trzeba, wiadomo, te moce zdobyć. O kurczę, co to jest? Jakaś fala uderzeniowa? A, to będzie ta super moc, tak? Jak zbierzemy... Zbierzemy taką bombę. A, no tak. Czyli to jest unlimited power. Co on robi? On to sam robi? O kurde. Kurde, stary, nie wiem co to było, ale było głośno. Wiesz, jeśli chciałabyś kiedyś do mnie dołączyć... Myślałam o tym, co powiedziałeś. O dealerach na ulicy. Tak? Uganianie się za tymi szumowinami jest nieskuteczne. Trzeba uderzyć wyżej, znaleźć dostawcę, no. To mogłoby coś zmienić. Z przyjemnością wyruszę z tobą w podróż w górę łańcucha pokarmowego. Chyba jeszcze nigdy nie zmieniałem świata. Jasne, randka. Tylko że z wianuszkiem z trupów w tle. Zadzwonię, jak coś się zacznie. Wow. No, moce są piękne. Rozświetlenie, zaraz będzie kolejny poziom. I teraz możemy sobie... Oj, co tam jest? Jest kolejny poziom. Otrzymujesz awans na mistrza. To krok ku zostaniu bohaterem. Dobra, i teraz tutaj, a widzicie, bardzo dobrze, bo mamy jedną misję na karmę dobrą i jedną na złą. Kurde, powiem wam, że ciekawe.
Ciekawe by było sprawdzić też tą złą karmę, szczerze mówiąc. Bo mamy też różne inne moce i nawet tutaj wybory i misje, nie? Spoko. Naprawdę spoko, dobra. Ale ja pójdę na tą niebieską, jeszcze tutaj sprawdźmy sobie, jakie mamy ulepszenia. Bąbel. Bąbel. O, bąbel jest fajny. Ulepszona. A, weźmiemy. Rozszerzony bąbel. Laserowe skupienie. O! To też spoko. Dobra. Pierwszy raz będzie gra, w której wykorzystam po prostu wszystkie punkty umiejętności przed zakończeniem. To jest niemożliwe, ale to może się stać. Okej, gdzieś tutaj. Chyba do góry, co? Spróbuj tą rakietą. Dobra, gdzieś do góry. Jup! No ruchy, superlaska. Jestem bardzo zajęty superhero, no! No to mam złą wiadomość. Chyba będziesz musiał zacząć beze mnie. Mam pójść samemu w paszczę lwa? To świetna wiadomość. Słuchaj, kilka dni temu dotarła tu duża dostawa narkotyków. Są na jednej łodzi gdzieś na przystani. Łódki, przystań. No, poradzę sobie. To duża dostawa, więc szukaj czegoś w rodzaju barki. Ci goście, którzy zorganizowali dostawę, powinni posługiwać się logo Delfina. Spoko. Ale nie czekaj na mnie. W każdej chwili mogą zacząć rozładunek. Co cię zatrzyma? Logo Delfina? To znaczy, jakie sprawy? Musiałam przycisnąć jednego dealera, no i sprzedał swoich koleżków. Wyśpiewało mi... Fetch, jestem w porcie. A ja na dachu. Co, nie mogłeś zaczekać parę minut? Dlatego nie znoszę pracować z babami. Co ci jest? No dobra, zwariowała. Ale tu jest ekipy. O, dobra, mamy coś. Logo Delfina? To moje logo. Hej, Fetch, otaguję wszystkie łodzie z narkotykami, żebyś wiedziała, które masz rozwalić. Stary, tu jest Delfin. Nawet 5 minut, żeby czegoś nie stagować? Okej. Okay. Puszka sprayu, panie dzieju. Dobra, pięknie. Ale jak zwykle, milion ekipy. Ja cię kręcę. Jest naprawdę rzeź, jeśli chodzi o... Dobra, dawaj odłamek. Jeśli chodzi o przeciwników, nie? Ja nie myślałem, że tu będzie taki spam. Dobra, dawaj, dawaj, tam jest jakiś snajper. Nie podoba mi się to. Czyli my mamy przeszukać te wszystkie łodzie, tak? Tak, wiem, mam to. Dobra, dawaj, dawaj. Dziadygi. Tam by trzeba tamtego strzelić, ale... Ja wiem, czy to się uda. Dobra, oszołomiony. Stąd znikaj! Fetch? Mówiłam, że osłaniam ci tyłek jak łapcinę. Tak. Wiem, mam to. Dobra, zobaczmy, czy tutaj nie ma czasem. Nie. Tutaj nie. Ale nie zostawiajmy nic za sobą, nie? Kurde, ale powiem wam, że walka jest naprawdę niesamowicie trudna. Nie wiem, o co chodzi w tej grze, ale... Może to jeszcze stary typ. Gdzie walka jest mega, mega ciężka, nie? Ale dobra, działamy, działamy. Nie poddajemy się. Tam by trzeba mu chyba rakietkę rzucić. Dobra, to raczej nie będzie to. Delfin? Nie delfin. Dobra, śmigamy dalej. Tyk, ekstra. Niezły strzał. Dawaj, dawaj, kuleczkę. A tu są takie domy, to raczej nie będzie. Chociaż... Nie, wątpię. Nie ma tu żadnego delfina. Ale ci snajperzy, tak upierdliwi, że to jest szok. Dobra, dawać, dawać ich. Dzięki za pomoc. Tak, mega. Zaraz zrobimy tutaj porządek z nimi.
Dostał? Dostał? No i to powinno ich unieruchomić na długo. No, widzę, że nie. Widzę, że nie aż tak. A, czyli najlepiej unieruchomić i wtedy strzelać, bo oni od tej kuli jeszcze nie schodzą. Dobra. To luta. Czyli trzeba dobijać tej kuli. Dawaj! Wszystkich tutaj w okolicy. Będziemy sobie delfiny szukać. No, to jest moc. O kurde, ale tamten dostał. Serio? Dobra, nie zobaczmy tą łódź. To zajęło, bo pomyliłaś delfina z morświnem. Co? Częsty błąd. Jak z morświn? Serio z morświnem? Ej, to jest częsty błąd, proszę państwa. Dobra, mamy spokój. Delfina z morświnem. Łejej, no to nie miałem szans. Przecież to jest ogromna różnica. Fani Wiedźmina będą wiedzieli, o co chodzi. Kurde, serio. Delfina z morświnem. Czekaj, coś. Co jest grane? Tutaj? Dobra, ocaliliśmy. Tagujemy, tagujemy. Dobra, czyli jak rzucamy sobie tą bombkę, to jeszcze musimy w nogi. Pewnie dealerzy wykorzystują prostytutki jako żywe tarcze. To miała być duża. Można złapać czy nie? Można. Znajdować się na innej łodzi. Dobra, jeszcze jedna, tak? Jeszcze jedna. Kurde, tu by się przydał ulcik. Czyli oni są gdzieś tam. Dobra, jeszcze sprawdźmy tą łódź, ale wątpię. To nie ta łódź, to łódź kaliska. Trzeba sprawdzać, czy nie mają tutaj morświna, nie? W tym miejscu. Morświna, no nie no. Niezła akcja, powiem wam, że... Niezła akcja z tym morświnem. Dobra, weź lepiej neon teraz. Pomyliła delfina z morświnem, to już raczej nie wybaczymy tego błędu. Ale może się poprawi. Kurde, patrzcie to, tam będą zaraz lutować wszyscy. Dawaj na drugą. Na drugą stronę pontaru, ajajaj. Wróć na brzeg, tak? Dobra, pięknie. W ten sposób i tutaj lutujemy po nogach. Tak to jakoś działa. Ale jazda. Że oni zrobili w ten sposób, że musimy po nogach? Jak wszyscy przyzwyczajeni po głowach, nie? Sprytnie, sprytnie. Panie dzieju. Dobra, jeszcze jeden i będzie ulcik. Kurde, że my musimy po nogach strzelać. Kto by się spodziewał? Dobra, dawaj, dawaj, ulta. Będzie czysto. Ale dosyć często można sobie to uzupełnić, nie? Jak jest tylu przeciwników. Piękna sprawa. Ale czy oni teraz są ogłuszeni totalnie? Tak. No to fajnie. Tu jest. Tu jest ostatni delfin. No, są, są. Halo! Czy są tu jakieś niewinne niewiasty przetrzymywane na pokładzie wbrew woli? To tu, tak? Dobra. Czyli są. Czyli są. Ale patrzcie, jak mu się kurtka podwinęła. Takie feature'y. Dobra, oznacz. Łóżka sprayu. Oho, to tyle. Coś mi się wydaje, że wsadziliśmy kij w mrowisko. Już idę. Serio? Pokonaj jeszcze tych? Pozostałych dealerów? Nie no, oni nie mają wstydu. To jest taka ekipa. Dobra, będzie trzeba rakietami chyba. Okej, fajnie. Pyk. Dawaj im tam piłki. Zrobimy tak, najpierw piłeczki palantowe. Dla palantów. No to tak, po nóżkach i będzie trzeba tutaj ulta, nie? Będzie trzeba tutaj ulta zrobić. Super.
Delfin! Ty uważaj! Uważaj, co gadasz! Dobra, dostał w nogi. Też w miarę. Kurde, obudził się. Ale jazda. Powiem wam, że mega trudna walka jest. Mega trudna walka. Dobra, tam im mogę rzucić. Ale to spowolnienie akurat spoko. Ej, serio? Dawaj rakietę. Okej, okay, zniszczono transport. Tu jeszcze dozowcy przyszli. Nie wierzę. Dobra. Lecimy. Jeszcze tutaj jakaś muzyczka. Dawaj ulta. Ale już zobaczcie, że ten... ten ptak na plecach się też zmienia, nie? Czyli taką jak on mamy karmę, to tutaj... Co, uderzamy na magazyn? O! Ich sami przyjdą. A, siad i czekaj. Moja ulubiona strategia. Może dołączysz do mnie na dachu? Zobaczysz pokaz fajerwerków. Za chwilę wysadzę łodzie dealerów. Za wielki tłok w tym mieście. Dobra, wiesz, dobra. Chętnie. Dobrze zrobiłeś, że uwolniłeś te kobiety przed wysadzeniem tych łodzi. Bez jaj. Bez jaj. I kiedy te teksty, to suchary niezłe, ale... Czas rozświetlić zatokę. No to dawaj. Ej, ale takiego lasera to nie mam. A, czyli ona strzela, tak? Nie, takiego lasera chyba mocnego to nie mamy, co? Ona strzela do tych celów. No i jak? Trzy złe łodzie z delfinem mniej na tym świecie. Z logo morświna. Nie przejmuj się, to częsty błąd. No właśnie, no. To jest morświn. Odjeżdżają. Co? Ty, pewnie przewożą towar do bazy. Szybko, chodźmy za nimi, zaprowadzą nas tam. Ej, patrzcie to. Patrzcie to. Trzymajmy się dachów. Nie mogą nas zobaczyć. Szybciej. Dobra, dobra. Dawaj górę. Ale tam staranował dwa pojazdy, nie? Obojętnie, skrypcik musisz się odpalić. Chodzi mi o więzienie DOZ. Kerdynkaj? Tak, o to chodzi. Nie. No co chcesz? Okej, druga strona. Zatrzymywali tam około 500 osób. Część zatrzymanych oddzielono. Brali udział w specjalnych szkoleniach lub testach. Byłam jedną z nich. Przez 7 lat byłam odizolowana, rozumiesz? Garden Kay to piekło. To był mój dom. W sumie to chciałem zapytać, czy mieliście basen? Ale balans z ciebie, serio. Tak mówią. Nie no, Delfin, trochę przegiąłeś. Ja rozumiem zamiłowania, ale... Wszystko tutaj krąży wokół delfinów, nie? O kurde, jest. Zatrzymali się w alejce. To pewnie tutaj. Okej. Okay. Jest jaki sporo plan? Ekipy. Łomot? Łomot to nie jest plan. Oh no. Czy ty będziesz lutować? O nie, dobra, pomocy. No to pomocy. Dobra, obezwładnij. Dziada. Dawaj, rzucamy tutaj kulę. Czy tam bąble. Dawaj, bąbel. Temu też w nogi. Aż mu w pięty pójdzie. Już uciekają, czy mi się wydaje? Dobra, zaraz tutaj wszystkich namierzymy. Super ekstra, gdzieś tam są, nie? Ależ mega. To było dobre. No i tak. Czyli jak chcemy wyczyścić sobie... Ja cię kręcę. W tej ciężarówce, tak? Chyba jakaś kobieta była. Ale ładnie delfin czyści, nie? Tym ultem. Naprawdę mega. Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Już otwieramy. Gdzieś z tyłu. Miłe panie. Dalej, dalej. Chodźmy. Tak, jesteście bezpieczne. Idźcie, żyjcie, kochajcie się, tylko nie zawodowo. To dobry moment, żeby przestać brać. Na ulicy nie będzie dragów. Nie spieprzcie tego! Ej, poszły sobie. Jak myślisz, Fetch, czy ktokolwiek nam kiedyś
podziękuję za uratowanie? Nie wiem. Wiem, że uratowałeś mnie. To co, zaprzestaniesz teraz swoich rytualnych mordów na dealerach? To pół twojego czaru. No tak. A drugie pół? W sumie cała jesteś czarująca. Nie bój nic. Rezygnuję z tego hobby. Znajdę sobie nowe. Na przykład boks. To miała być czułość w twoim wykonaniu? Sentymentalna z ciebie dupeczka, co? No dobra. Zgarnijmy te dragi sportu. Może złowimy kilka rybek. Ta, i delfina. Ej. Lubisz mnie, co? Serio? Tu będzie wątek romansowy? Chyba nie, co? Wydaje mi się, że niekiedy są też inaczej przetłumaczone te teksty, bo nie pasują, ale dobra. Okej. Okay. Rozwal skrytkę. Jeden taki czerwony punkcik tylko. Fajnie. Nie było cię. Bo organizuję ustawkę z drugą kobietą mojego życia. Augustin, a co na takiego maczego mi brakuje? Betonową moc. Faceci. Tylko jedno w głowie. A tak w ogóle to wydaje mi się, że twój brat byłby z ciebie dumny. Że co? Że zabiłam dealerów, zniszczyłam dragi i uwolniłam panienki, tak? No oczywiście. Ze mnie na pewno też byłby dumny. No, gdyby widział, jak wysadzam te wszystkie łodzie i narkotyki, byłby dumny ze swojej siostrzyczki. Zrobiliśmy dobry uczynek. To zatka gębę tym kłamliwym szują z telewizji. Dobra, i co teraz? Braciszek się odezwie? Chyba mamy jeszcze kilka możliwości na świecie, nie? W świecie gry. Zobaczymy, no to poczekamy, aż ktoś się odezwie do nas. Hej, Delfin. Dowiedziałem się, że w dzielnicy Lantern kręci się sporo dozowców. Pewnie szukają jakiegoś przewodnika. To co? Trzeba się tam wybrać. W pobliżu jest most, który pozwoli ci się tam dostać. O, świetnie. Telekonferencja. Cześć, Fetch. Cześć, Epigail. Przypominam ci, że DOZ zniszczyło ten most. Podobnie jak 520. Witam pana Malkontenta. Przewodnikowi żaden most nie jest straszny. Zniszczony czy nie, prawda, Delsin? Może warto spróbować, Reggie. W porządku, wygląda na to, że jesteś w dobrych rękach. Wiesz, zadzwoń do mnie, o ile dotrzecie na miejsce. Jak ty z nim wytrzymujesz? Opłaca rachunki. Lecę do tego mostu. Dobra, dobra, to lecimy na mościk. Zobaczymy, co tam się stało. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej!